Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur. Dziewczyny dostały się do Seattle. I zapraszam na kolejny odcinek The Last of Us 2. Oczywiście zostawcie swoją reakcję. Zostawcie komentarz. To mi pomoże robić lepsze materiały i również zapromuję materiał. Wspaniale jest zrobiona grafika w tej grze. Pokazuje naprawdę, co można jeszcze wyciągnąć z PlayStation. Jak również pokazuje, czego możemy oczekiwać od PlayStation 5, nie? No dziewczyny, co wy tak po cichu siedzicie? O. Króliki. Co troszeczkę mnie, może nie tyle co irytuje, co zaskoczyło w tej części gry, to, że dużo więcej zagadek polega właśnie na zlokalizowaniu jakiegoś wyjścia, czy szukaniu, Eli, jak opuścić dany obszar. Zacznij się rozglądać. Jasne. Właśnie, tak na przykład jak tutaj, że trzeba się rozglądać. Droga nie prowadzi nas bezpośrednio do celu. Tylko musimy sobie znaleźć dany kierunek. To nie jest złe, to jest duża i całkiem fajna zmiana. Bardziej tak wymusza na nas skupianie się na otoczeniu. Tam może? To do tej przecinki? Jakieś stare samochody i... Jak myślicie, jak będzie wyglądał świat po katastrofie biologicznej? No to jazda. Chyba się myliłam. Jednak wiesz, którędy droga. Jakaś stara autostrada. Totalnie zarośnięta, zobaczcie. Drzewa wyrosły na niej. No to mi się trochę nie tego. Jak mogło drzewa wyrosnąć na autostradzie? To drzewo ma ze 100 lat. A konflikt był, ale dziura. A tutaj minęło z 50 lat, 20 lat chyba bodajże było. 12 lat po zarażeniu w pierwszej części. No i teraz minęło 5. Drzewa tak szybko nie rosną. Złapałem was, Naughty Dog. Wysiadł mi czat także. Która sobie dała radę. Strasznie tu cicho. O. Pomyśl, jak my ukrywamy nasze czułki. Wiem. I to mnie przeraża.
Porównując do innych gier Naughty Doga, czyli na przykład do Uncharted 4, uważam, że jest znacznie lepiej zrobiona graficznie. Tutaj nawet patrząc na pojedyncze takie screeny, takie na przykład ten screen teraz, ilość detali jest znacznie wyższa. Gra jest... No to są ostatnie gry robione na PlayStation. One zazwyczaj pozwalają na wykorzystanie 100% możliwości konsoli. I to tutaj widać. I włożoną pracę deweloperów też. Trespasser Skilton Site. Dobra, okej, okay, czyli... Nie. Ostrzeżenie dostaliśmy. Miej oko na szczyt muru. Serio? Tu się za dużo rzeczy dzieje, żeby tutaj obserwować jeszcze szczyt muru. Ej, mieli nam dać jakąś amunicję na wyjazd, nie? 8 pocisków i 3 do karabinu. No to rzeczywiście nas zaopatrzyli. Są chyba jakieś wyrwy. Okej. Dina, czekaj, rozejrzę się, co? Rozejrzę się, co tu jest. Pusto. No. Tutaj nic nie ma. No nie mówcie, że taka fajna miejscówka, nic tu nie ma. To jakiś punkt kontrolny, nie? Pewnie z czasów epidemii, jak jeszcze ludzie wracali do miasta. Z całymi rodzinami na przykład. Próbowali się schować przed chorobą. Masz tam coś? Rozszabrowane. No, nic tu nie ma, dziewczyny. Tu jakieś zdjęcie jest. Stages of infection. Przeczytajmy sobie tutaj, bo to pamiętajcie. Stadium zarażenia, no właśnie. Maczużnik przejął kontrolę. Maczużnik się to była nazwa tego wirusa. Pierwsze stadium. Maczużnik przejmuje kontrolę nad funkcjami motorycznymi ofiary. Zarażeni w stadium pierwszym są szybcy i zwinni i zwykle poruszają się w grupach. Nie pozwolą im się otoczyć. Czyli to są ci szybko biegający, nie biegacze. Drugie stadium zarażenia wykorzystuje otoczenie, by się ukrywać, a atakować z zaskoczenia. Często skrzydła atakuje od tyłu. Zachowaj czujność, gdy się do niego zbliżysz i pamiętaj, żeby się rozglądać. Dobra. To są ci pierwsi, oni się ledwo ruszają. Ci drudzy to są biegacze. Ci trzeci to są klikerzy, całkowicie ślepy. Ma doskonały słuch i używa echolokacji do wyszukiwania ofiar. Zachowają bezpieczną odległość. Zarażeni w stadium trzecim są znani wściekłych, śmiertelnych i groźnych ataków. No i mają bardzo twardą głowę, bo ten grzyb tam się nabudowuje. I tutaj czwarta, rzadka, ale bardzo niebezpieczna odmiana, która wyewoluowała z zarażonego w trzecim stadium. Jest niezwykle silny, rzuca kwasowymi pociskami. Nie atakuj, jeśli to jest, nie jest absolutnie konieczne. To są ci najwięksi, tacy już mocno zmutowani. Bardzo rzadko ich widzieliśmy w trzeciej części. Jak już widzieliśmy, to już było ciężko. No dobra. Nie wygląda na to, żebyśmy tutaj jeszcze znaleźli coś ciekawego, ale fajny. Hammer wojskowy. Czy to jest wojskowy punkt, który prawdopodobnie bronił dostępu do miasta, tak? Okej, spróbujmy. Dziewczyny mówiły, że tam tu są wyrwy jakieś, okej. Czyli może tędy.
Spróbujmy. To się musimy jakoś na górę dostać. I tu może na dach i tam do drabiny, co? Spróbujmy. No, tędy nie. Może tu jakoś z tyłu. O, tu są jakieś wejścia. Tu są w ogóle jakieś cele. No właśnie, jakieś klatki. Takie same mieli w Bostonie. Coś tu znaleźliśmy, jakąś znajdźkę. Okej. Okay. Rozumiem, że tutaj ewentualnie internowali tych zarażonych. Tylko że dobrze było się na dach tej celi dostać. Dobra. Chodźmy. Tędy. Ja muszę zostaniemy tu na górę. Tu po skrzynka? Dina, podsadź mnie tam. Okej. Okay. Będę się rozglądać. Zobacz, czy zdołasz stamtąd otworzyć bramę. Ja spróbuję. Spróbuję otworzyć bramę od drugiej strony. Okej. Okay. Trochę się... To chyba nie miało być tak. No właśnie. Dobra, tutaj dołem. Okej. Auć, 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 auć. Żyję! Chodź, szedło. Chyba tutaj, nie? A nie mówcie, że tutaj. No dobra. Dobra, wygląda na to, że tu pusto jest. Spokojnie, cisza. Okej, okay. Idziemy wpuścić linę. Skurwiele. No właśnie. No gdzie te skurwiele? Przepraszam. Klikacze. Może na górę? Miejscówka fajna. Konkretna wieża obronna. Co my tu mamy? Szmaty. Mamy jakąś kartę kolekcjonerską. Cheese Master. Mamy też jakieś info.
Zaldo, gdy zajmiecie bramę, otwórzcie ją i nawiążcie kontakt z oddziałem Johna. Mamy wtyki wśród uchodźców. Wszyscy, którzy należą do Fedry, mają zginąć. Gdy tylko zdobędziemy kontrolę nad okolicą, zbiegom zaproponuje się prawo wstępu zamiast za przysięgę wierności WLF. Czyli tego... czyli Fedra to jest ta federalna agencja z Waszyngtonu. A tutaj jest ten ruch wyzwolenia, czyli to jest taka, wygląda na to, że taka organizacja, która wcale nie ma ochoty się dogadywać z rządowymi ratownikami. No oczywiście to wszystko było ileś tam lat temu. Także historia idzie wstecz dosyć długo tego konfliktu. No dobra, spróbujmy Dinę jakoś wpuścić, bo na pewno musimy tutaj otworzyć jej bramę. O, amunicja? Nie, cegła. No, cegłę sobie zabierzemy. Zamknięte. To prąd jakiś by trzeba było podłączyć, co? Okej. Muszę ci znaleźć zasilanie. Dobra. Musimy ci znaleźć zasilanie jakoś. Pytanie jak? To też zamknięte. Nie zaczyna robić ciekawie. Nie da się wskoczyć na ten? No nie mógł, że się nie umiesz wspinać na obruszczach, no. Dziewczyno, przecież to jest akurat prosto. Te szyby cegłami, butelkami, pociskami, lotarkami. No właśnie, przecież można przez szybę przejść. Proszę bardzo. Dobra, jakoś musimy stąd zasilić, chyba że to zasilanie z drugiej strony. Mapa! Super. Czy bym ja wiedział, gdzie ja jestem w ogóle na tej mapie? Chyba tutaj, nie? Z jedynki. Się zbliżamy. No dobra, rozumiem, że tutaj i fajna możliwość zerknięcia na to, co się będzie działo. Idziemy dalej. Okej, ciekawe, kiedy to powstało. No właśnie. Wschód 2. Dobra, czyli mamy jakby coś, jakieś hasło, jak będzie potrzebne. Czytaj. Szykuje się poważna operacja, w związku z czym Izaak chce, żebyśmy zebrali wszystkie zapasy, które znajdziemy w Śródmieściu. Przyniesie benzynę z parkingu sądu i spod kopuły do bazy w Sewerenie. No, zdobywamy jakieś info. Powolutku zdobywamy informacje. Może tam na górę? Nie bardzo, nie? Tu jest generator. Dobra, super. No i to jest generator. No właśnie, to jest generator. Mhm.
Teraz możemy otworzyć tu drzwi. Podnieś kabel. I podłączyć go tutaj. Kurwa. Okej. I otwieramy. Wszystko gra? Co to za dźwięk? Otworzyłam bramę. Teraz muszę ogarnąć te. No, wierzymy w ciebie. Dzięki. Tam też ogarniemy spokojnie. Dobra, tutaj jest... Tu jest skrzynka z prądem. Ta skrzynka z prądem idzie tu, tu, tu i tu. Proszę bardzo, ten kabelek się tutaj idzie tu i tu i tu i proszę bardzo. Nie ma prądu. Generator nie działa. Tu nie będzie przejścia. Okej. Tu nie będzie przejścia, ale będzie przejście. Tak, tu może być przejście. Jedno schowane. Chyba nie bardzo. Dobra, okej. Tu nic się nie... Dobra, to wejdziemy sobie tutaj, sprawdzimy. Wiesz, już dawno nikt tego nie uruchamiał. No tak, no nie ma, dopóki nie ma prądu, to nic tu nie wymyślimy. Raczej tu szukam znajdziek innych takich. O, moment, moment, już miałem wychodzić. No dobra, pusta szuflada. No dobra, dziewczyny, teraz gdzie tu dalej? Jak przejść tam na drugą stronę? Mi się udało tu wejść na dach. Tego pomieszczenia. Mógłbym przejść na tam, bo tam jest zamknięte pomieszczenie, nie? O, nie mam się za co tu złapać. Stąd trzeba będzie wyprowadzić kabel. Prawie na pewno. Chyba. A, tędy jeszcze nie pójdę. Dobra. No to teraz kombinujemy. Tylko to wyłączę ten generator, bo mnie irytuje. Mogę go wyłączyć? Kabla brakło. Serio? Ale... A spróbujmy cwanie zrobić to. Można było rzucić tym kablem. Cofnąć się z nim tam. A! No nie wierzę. Po prostu w to nie wierzę. Okej.
To było rewelacyjne. Bardzo fajnie pomyślane, że można tak wykorzystać. No i teraz wszystko tu działa. Ok, super. Hasło. Ajajajajaj, czekaj. Czyli miałem tam to hasło gdzieś. Wróć. Miałem to hasło w, no, w tych hasłach tutaj. Jak mogę zajrzeć do tego samouczka? Dobra, tutaj jest. Ciach. Dziennik. Kody do bram z punktami kontrolnymi. Main gate 0512. To rozumiem, że to jest main gate, nie? Zero. 5, 1, 2. Jest. Super. Brawo. Hej, chodź. Znikaj. Narobiłyśmy sporo hałasu. No dobra. Dziewczyny trochę narozrabiały, ale udało im się z kłopotów wyjść. Co teraz? Znalazłam notatkę. Są na niej kody. Napisano tam, że WLF ma kryjówkę w bazie w Serevenie. Serevena. Szukamy jej? Może znajdziemy też WLF. Przesłuchamy ich. I zobaczymy, co dalej. Do dzieła. No dobra. Tu się nie da, tam idzie. To jest zaraz. No patrz. Tam jest Serevena Hotel. A. No, to pewnie tutaj. A dobra, dziewczyny. Dobra. Musimy jakoś obejść te bramy, jebać Fedrę. Aha. Nie. Przynajmniej jasny przekaz. Fedra. Bliżej i rozejrzyjmy się. Rozumiem, że Fedra to jest organizacja rządowa, tak mi się wydaje, która... Gdyby w Bostonie przyłapali się na mazaniu tego na ścianie, byłoby pałowanie. Co najmniej. W strefach musiała być strefa. Która próbowała pomagać przy tych... Znasz kod? Na kartce było ich kilka. Teraz, która to jest brama? Najpierw... Iść tu. Włączyć zasilanie. Iść tu. Musimy sprawdzić, jaki jest na iść tu. Kod potrzebny. Ale tak, najpierw zasilanie, właśnie. Tak jak mówią dziewczyny. Gdzie tu jest wejście? Jak oni wchodzili do tych budek, jak nie ma drzwi? Drzwi są, ale zarośnięte. Zasilanie może być tutaj. Zerknijmy. O ty. Jakiś dokument. Czyli przyjęty 20... Aha, dobra, okej. Okay. Bramy miasta mają pozostać zamknięte dla przybyszów do odwołania. W celu odciążenia magazynów żywności skupcie się na łapaniu i wydalaniu kryminalistów. Wszystkie przestępstwa drugiej kategorii stanowią wskazanie do wydalenia. Kończy nam się czas. Czyli miasto próbowało się bronić troszeczkę. Idioci. Zwracali wszystkich przeciwko sobie. Jakiś przystanek. Tu by można było na koniu przejechać. Chociaż chyba stąd przyjechaliśmy, nie? Nie stąd. Ale tu jest ciężarówka, której moglibyśmy użyć do zasilania bramy. Dałoby tak radę? Chyba nie bardzo, nie? Ona jest chyba trochę za bardzo zarośnięta.
Nie widzę tutaj żadnego potencjalnego źródła energii, więc, moi drodzy, skorzystajmy z faktu, że jeszcze możemy pozwiedzać trochę. Skakuj na konia. Jak mogę sporo na konia wsiąść? No, wydawało mi się, że tędy, że uda mi się tu przejść na drugą stronę, przejechać na koniku. No dobra, to inaczej. Jednak skupimy się na przywracaniu prądu. Tu mamy generator. Okej, no to jazda. Benzyny nie ma. Nie ma paliwa. Cholera. Dobra, teraz paliwo. Teraz szukam paliwa. Notatka. Co? Notatka mówiła, że benzyna jest na parkingu sądu i w kopule. No dobra. Parking sądu i kopuła. Super. I jaki mamy plan, żeby znaleźć te miejsca? Przejedziemy się po okolicy, poszukamy. Ładnie. To mi tu był? Idę do zakładu. Tu nic nie ma? Tu trzeba wszystkiego pilnować. Tam jest kopuła. Albo budynek sądu. Gdzie jesteśmy? Mam mapę. Tutaj. No dobra. Uzupełnię po drodze. Okej. Rewelacyjnie. Dużo do zwiedzania. Cholera, co się tu stało? Pewnie wojsko zbombardowało to miejsce. No amen. Dlaczego mieliby to robić? Cóż, niszczyli czasem dzielnice, które przejęli zarażeni. Albo rebelianci. Na pewno trzeba pozwiedzać, moi drodzy, troszeczkę. Zazwyczaj działało. I troszeczkę ocenić tą okolicę. Masz szczęście, że nie wychowałaś się w strefie. Zaczynam też tak myśleć. Jak również... Gdybym została. Pewnie zostałabym kolejnym dupkowatym żołnierzem. Nie ma opcji. Nie byłabyś w stanie słuchać rozkazów. Co? No, rację. Muszę przyznać, spodziewałam się, że w strefie w Seattle będzie więcej... ludzi? Co? Może ukryli się w Sarawenie? Jak myślisz, ile osób jest w ogóle? Cóż, przynajmniej się. Jeśli mamy farta, to tyle. Nic nam nie będzie. Ale lepiej uważajmy. Zbierzmy zapasy. No dobra, dziewczyny sobie pogadały. A my, moi drodzy, ja myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. I spotkać się w następnym, dlatego że tu mamy dużo do zwiedzania, dużo do odkrywania. Doszła mapa. Na zarażenie? Co? Skąd ten pomysł? Ma przecież końskie zdrowie. O Jezu, jaki suchar. No co, to było dobre. To był suchar straszny. W każdym razie dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Hej, hej.